W 1957 roku z taśm produkcyjnych zjechała kultowa Syrena, która miała być częściowo dostępna dla obywateli. W 1793 roku w fabryce w Bielsku-Białej powstał Fiat 126P, czyli popularny mały Fiat. W ciągu pierwszego miesiąca po wejściu do Unii Europejskiej przywieziono z zagranicy 3 razy więcej aut niż w ciągu całego roku poprzedniego. W 1897 roku w Warszawie wydano pierwsze prawo jazdy. Otrzymał je Stanisław Grodzki, a nadawało mu ono uprawnienia do kierowania Peugeotem P9. Pierwsze, próbne wersje Polonezy opuszczały fabrykę już w listopadzie 1977 roku, a zadaniem, jakie dla niego zaplanowano, było zastąpienie na rynku Fiata 125P.